Wzrost temperatury na Ziemi oznacza rozregulowanie planetarnego ekosystemu, od którego zależy jakość naszego życia. Gwałtowne zjawiska pogodowe, ryzyko susz i powodzi, podnoszenie się poziomów mórz i oceanów, wymierająca fauna i flora – to konsekwencje naszej bezczynności. W 2015 roku rządy z całego świata podpisały paryskie porozumienie klimatyczne. W celu uniknięcia katastrofalnych skutków zmian klimatycznych, rządy zdecydowały o podjęciu działań ograniczających wzrost globalnej temperatury. Kryzys klimatyczny to największe wyzwanie, z jakim mierzy się dziś ludzkość. Szczególną rolę odgrywają tu miasta. Zajmując nie więcej niż 3% powierzchni naszej planety, odpowiadają za wytwarzanie nawet 75% gazów cieplarnianych. Będąc w centrum problemu, miasta są jednocześnie miejscami, w których powinny zrodzić się jego rozwiązania. Mieszkańcom miast powinno na tym zależeć. Skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów, gwałtowne zjawiska pogodowe i podtopienia, dotkną również ich. Powinniśmy podjąć stanowcze działania, by konsekwentnie uniezależniać się od spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel czy ropa naftowa. Przy tej okazji warto również zadbać o zielone płuca miast i o znajdujące się w nich cenne zasoby wodne. Skorzystamy na tym wszyscy. W ekologicznych miastach żyje się lepiej. Smog. Zjawisko, w którym zanieczyszczenia powietrza mieszają się z mgłą. Za tym technicznym określeniem stoi około 45 tysięcy przedwczesnych śmierci w samej Polsce. Powody? Jego negatywny wpływ na nasz układ oddechowy i krążenia. W roku 2018 aż 36 z 50 miast Europy o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu znajdowało się w Polsce. To powód do głębokiego niepokoju. Głównym źródłem smogu w polskich miastach jest palenie w piecach, paliwem o niskiej jakości oraz dominacja indywidualnego transportu samochodowego. Jak z nim walczyć? Inwestując w termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i podłączanie do sieci ciepłowniczych. Trzeba także inwestować w energetykę odnawialną, transport zbiorowy czy elektromobilność. Musimy zadbać i rozwijać przestrzenie zielone, będące naturalnymi filtrami powietrza. Zwracajmy uwagę na to, czym oddychamy. Dobra jakość powietrza to podstawa dobrego życia w miastach. Do wytwarzania energii wciąż używamy przede wszystkim paliw kopalnych. Energia wytworzona w procesie spalania jest używana przez nas nierozważnie. Źle ocieplone domy czy przestarzałe oświetlenie uliczne skutkują emisjami gazów cieplarnianych, które w żaden sposób nie poprawiają naszego komfortu życia. Co gorsza, czasem kosztują nas realne pieniądze. Wymiana oświetlenia przynosi samorządom zmniejszenie zużycia energii, nierzadko o ponad 50%. Odpowiednio zaizolowane budynki dużo wolniej oddają ciepło. Wszystkie zabiegi mające na celu oszczędność energii sprawiają, że nasz świat jest zdrowszy. Przekłada się to na pozytywne efekty środowiskowe i niższe koszty dla samorządu. Nasze działania mają znaczenie. Wymieniajmy stare oświetlenie, przykręćmy nieco kaloryfer, gaśmy światło. Najważniejszą rolę ma tu jednak samorząd. Lokalne władze powinny inwestować w termomodernizację i wsparcie działań osób indywidualnych. Traktujmy energię z należytym szacunkiem. Sprawna i dobrze zorganizowana komunikacja napędza życie w miastach. Te zaś rozrastają się nie tylko przestrzennie, ale też przyciągają coraz większe rzesze ludzi, którzy potrzebują się przemieszczać. Pożądane są zatem efektywne rozwiązania transportowe, pozwalające minimalizować zatłoczenie na drogach. Warto pamiętać, że przeciętnie autobus pod względem przewożonych osób odpowiada na drodze około 60 samochodom osobowym. Wielu z nas przekonało się w ostatnim czasie, że liczne sprawy, w tym pracę, wykonywać można nie jeżdżąc samochodem, a pozostając w domu. Pojawia się też coraz więcej alternatyw transportowych, pozwalających dostosować środek transportu do pokonywanych odległości. Podróże w promieniu 4-5 km z powodzeniem można odbywać pieszo lub rowerem. Zmieniając swoje nawyki transportowe, dbamy o swoje zdrowie,
oszczędzamy pieniądze, przyczyniamy się do zachowania lepszej jakości powietrza, a nierzadko także oszczędzamy czas. Twój wybór środków transportu może się znacząco przyczynić do poprawy jakości środowiska. Jednym z filarów przyjaznej dla ludzi i środowiska przyszłości może stać się gospodarka o obiegu zamkniętym, w której odpad z jednego procesu produkcyjnego staje się cennym surowcem w innym. Jest to gospodarka, której naczelną zasadą jest efektywne wykorzystywanie tego, co daje nam natura. Punktem zwrotnym jest podejście do wytwarzanych produktów. Musimy przestać zadawać sobie pytanie, ile produktów chcemy wytworzyć, a zacząć zastanawiać się, jakie potrzeby chcemy zaspokoić. Musimy dyskutować już na etapie projektowania, do czego będzie nam dany towar czy usługa potrzebna. W takim świecie generować będziemy mniej odpadów i zaczniemy być otwarci na innowacyjne pomysły, takie jak miejskie górnictwo, w którym cennych surowców poszukuje się na składowiskach. Znajdować będziemy nowe zastosowania do używanych rzeczy i nowe zastosowania dla materiałów, które mamy pod ręką. By odwrócić bieg zdarzeń, będziemy potrzebować kreatywnych rozwiązań. Miasta, będąc w centrum problemu, są jednocześnie miejscami, w których powinny zrodzić się jego rozwiązania. Posiadamy wszystkie narzędzia, żeby uniknąć katastrofy klimatycznej. Musimy tylko zacząć z nich mądrze korzystać. Musimy zacząć żyć w zgodzie z naturą. Symbioza nowoczesnych technologii, nauki i środowiska stworzy dla nas szansę na odbudowanie tego, co zniszczyliśmy. Na globalne wyzwania można odpowiadać również lokalnie. Polskie samorządy już dziś tworzą zielone budżety partycypacyjne, rozbudowują sieci tramwajowe i kupują elektryczne autobusy. Stają się klimatycznymi liderami, których tak bardzo potrzebujemy. To tylko drobna część zmian, które dzieją się w naszych miastach. Jest to początek zmiany świadomości, która zrewolucjonizuje jakość naszego życia. Możemy wybrać klimatyczny chaos. Możemy też postawić na zieloną przyszłość. Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania. Zależy od każdego z nas. Stwórzmy lepszy świat dla kolejnych pokoleń.